przedstawił dodatkowe. Początkowo czwartkowa sesja Rady Powiatu miała dotyczyć jedynie udzielenia zarządowi powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2006. Radni rozszerzyli jednak porządek obrad o 4 projekty uchwał. Pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za 2006 rok na pewno pomogły tym radnym, którzy nie byli zdecydowani, jak głosować podczas pierwszej omawianej uchwały. Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły i udzielili absolutorium zarządowi powiatu. 18 głosów za, 2 przeciw. To wynik głosowania nad uchwałą w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego w sprawie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli. Radni udzielili także poręczenia kredytu zaciąganego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na realizację zadania inwestycyjnego budowa szpitalnego oddziału ratunkowego drugi etap. Wysokość kredytu to 1 000 000 zł. Radni dokonali także zmian w budżecie na 2007 rok. Po wprowadzeniu zmian plan budżetu będzie kształtował się w następujący sposób. Dochody stanowić będą kwotę 45 milionów złotych, natomiast wydatki 46,5 miliona złotych. Podczas sesji podjęto również uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Nysa. Delegatem powiatu do stowarzyszenia został Karol Stasik.